Henryków to niewielka wieś położona kilka kilometrów od Lubania. Jej największą atrakcją jest 1300-letni Cis. Pod ochroną znajduje się od 1423 roku, kiedy Władysław Jagiełło zabronił wycinania Cisów. Niestety drzewo nie jest w najlepszej kondycji. Władze gminy Lubań postanowiły przeznaczyć na jego ratowanie 50 tysięcy złotych. To jednak początek wydatków. 50 tysięcy kwota wyjściowa, ponieważ 50 tysięcy to nawet nam nie zabezpiecza kwoty na zakup rusztowania, montaż i tak dalej, bo sam zakup rusztowania i montaż rusztowania to będzie się zamykał kwotą 60-70 tysięcy złotych. Rusztowanie otoczy całe drzewo, a na nie zostanie nałożona specjalna siatka i zamontowane systemy nawadniania i wytwarzania sztucznej mgły. Musimy zadbać o utrzymanie wilgotności gleby. Będziemy starali się też w okresie lata nasłonecznienie troszkę mu zmniejszyć. I pozbyć się nornic. To właśnie nornice, które pogryzły system korzeniowy, są główną przyczyną obumierania drzewa. Drzewo ma stan stabilny jakby taki. Przestało tak gwałtownie obumierać, co nie znaczy, że to jest stan, który by nas zadowalał. No, chcielibyśmy po prostu, żeby od tego momentu drzewo regenerowało. Jeżeli nie będzie regenerować, no to nie będzie miało możliwości dalszego wzrostu. Władze gminy Lubań zapowiadają przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na ratowanie tego pomnika przyrody.